W ogóle niezła burza jest, tylko nie, że nie widać, bo w ogóle patrzę, że na kamerze to tam kurde wygląda, jakby było widno, ale niestety jest ponuro ciemno, no, musiałem się posilić lampą. Current position, story so far. A co to jest za przycisk? Ty wiecie, że ja nie wiedziałem, że coś takiego jest? Story so far? Może to są te filmiki. Ale jaja. A z gry też będą, czy tylko... Ty, no powiem wam, że jestem w szoku, nie? No nie wiedziałem, że coś takiego jest w ogóle, że można sobie odpalać filmiki. Kurde, ty, całe moje dzieciństwo teraz runęło. Jednak człowiek uczy się całe życie, nie? Na tym momencie skończyliśmy i kontynuujemy przygodę. Nie, oczywiście wczytywania, nie? No to przecież, kurde. Ej. Zrzutek. Gdzie tam leziesz, ty? Wracaj tutaj. Jeszcze? A, tam jest. Ty, coś tam jest, mi się wydaje. No sekret tam leży, ty. Ej. No i powiedzcie mi, jak tam mam się dostać? Tak? Dobra. O, kuźwa. Się. Widzicie ten glitch, błąd na tym? Na mieczu rycerza? Tak naprawdę mamy drugi obraz nałożony. Ty, tego nie zwróciłem to uwagi, że to nie jest odbicie tak naprawdę, tylko jakby drugi zmodyfikowany, słabszej rozdzielczości widok, ten co my widzimy, zobaczcie. Widzicie? Nawet widać ten nóż, co się ten nóż tutaj trzyma, ten żołnierz, rycerz cały. No bo nie pamiętam, czy tyłem się skakało, czy wystarczyło skoczyć przodem i ona tam wpadała idealnie w tą przestrzeń tam. Tak się robiło? Nie, to jednak tyłem było. Kurwa. Może tam trzeba na dół wskoczyć i wtedy chcę skoczyć tutaj. Tak i tak robiłem chyba. Nie, też nie. No szkurde, jak ja tam właziłem, no. Nie, no tylko tak. Dla zmyły. I tu może właśnie gdzieś jakieś jest wejście do tego tam burdlu. Skakaj. Bierz go, ty, ta larwa. Nie patrz. Ej, a tu jest przecież... Może to są te drzwi do tego? Ty, patrzcie, tam są normalnie. Tak, to chyba są te drzwi nawet. No, zaraz zobaczymy. Może jakoś się daje je otworzyć. Tu nie widzę żadnego przycisku ani nic. O, to nie jest jakiś... Nie, to jest tylko tekstura. O, save. No, płomienie, to coś mi coś tu świta już. Are you sure? Yes, I am. O, się rozpogadza chyba. Oj, przesadziłem. Dobra, już nawet nie próbuję, bo wiem, że się nie da. Nie! No szkurde! Za pierwszym skokiem, po pierwszym skoku. Nie wyjdzie. Noż urwał jego... Wyszło z wody, to ona właśnie robiła takie... No co ty robisz? Miałeś się zatrzymać, tym pipo jedna głupia. Oh. Dużo ludzi mówiło, że nie lubi od Tomb Raidera. Między innymi z powodu... No głupia tempa! Chodzi, trzeba tu... Wszystko ustawić, ale żeby teraz pierdolną. Ty mendo, głupia pipo, ty. Zrób to dobrze. Yeah! Bitches! O to chodziło. O, jeszcze. Dog, dog. Noż jebany! No nie! Noż co za futrzak pierniczony, no! No bierz! Ty głupia tempa! Nie powiem co!
Tego nie zrobisz, tempa. No dzida jedna, no. No stój, pipo! Nie trzymałem skurwysyna. A on i tak musiała biec. No przecież jestem zajebista, wysportowana, to patrzę, kurde, gibam się z lewo na prawo. Stój, no. Dobij tak, kuźwa, niech leży. Dobij go, kurwa, gnido. Leżeć. Zabierał teraz kilka kilogramów więcej. Chociaż jeden jeszcze, kurde, dwa mi zostały do odnalezienia. Bierz tego. Bierz te jaja. Gdzieś tu był sekret. Tu. Aha. Znowu dochodzi. Ja tak teraz patrzę, że wyświetla mi jeden widz. Prawdopodobnie to jest ten, jak który sobie włączyłem, żeby czytać komentarze. Jezus Maria, za to mi napisze jakiś komentarz, żeby była jakaś aktywność chociaż. Czym ma tutaj zachwycać? Gra w stare gry, które, kurde, jak to mówią mój znajomy na zlocie. Kurwa, piksele wielkości płytek chodnikowych. Kupiłem litrowe... O tyż, kurwa, szmatosz! Może bliżej do światła ustawię, chociaż mi tą jedną część ryja oświetlała. Nie wiem, kurde, gównianą, sorry, mam gównianą po prostu kamerę i tak to wygląda. A, bo tam daje, bo on wychwytuje to światło. Czekajcie, to zasłonię. No, zaraz zaczęło słońce walić i już, kurde, czuję, jak jest parno, nie? Jak już, kurde, napindala słońce. Gdzie jest? I tak jest zawsze, nie? Popada, fajnie, chłodek się zrobi, nie? To potem pierdolnie słońce, kuźwa, wszystko zaczyna parować. Człowiek normalnie siedzi, kurde, poci się, już nie wiadomo co robić, kurde, żeby się ochłonąć, nie? Załamka po prostu, jak nie lubię takich... Albo ma padać, kuźwa, cały czas, albo siedzieć słońca, nie, kuźwa, tak, bo też człowiek się by przyzwyczaił, ty. No powiem wam, jak zaczęło się robić pochmurno, to kurde, było autentycznie zimno, nie, normalnie się ubrałem. Aha, i tu chyba można było przeskoczyć to, bo tam było trzeba się wspiąć i w ogóle tego, a tu można sobie właśnie zrobić skróta. Ostatnio tak mam ochotę pójść sobie do kina, ciągle się próbuję... O, chyba się nie da. No, że kurwa, na przekozaczy, przyszedł się przeskoczyć. Niewygodnie taka ta, chociaż się oprę ładnie. Trochę kamera nie będzie mi widać, ale to... I tak mnie nikt nie ogląda, to tam co się będę. Do kina chciałem się wybrać na tego Guardians of the Galaxy. Bo oglądałem tych dwóch tam youtuberów, co filmy recenzują... tego ich Mdybota, czy jak on tam się zwie, kurde, nie wiem, z komu się wzięło. No i Uncle Mruwe, nie? I oni się zachwycali tym, że jeden z lepszych filmów Marvela, że tam nie trzeba znać backstory w ogóle, że można iść na to nic nie ryzykując, nie? Więc tak myślałem, kurde, no to może jednak by tam się skusił i poszedł na to, nie? Jak wszyscy się tak tym jarają, nie? Czekajcie, bo teraz, kurde, tam było chyba to, nie? Jak wszyscy się jarają tym filmem, kurde, nie, to może by tam się można było przejść, nie? Miałem iść wczoraj, ale sobie pomyślałem, że ogarnąłbym sobie chatę, co również zrobiłem, i wtedy sobie pójść, nie? Ale już potem była 21, a seans był na 21.30, to bym nawet nie dojechał, nie zdążyłbym na seans. No dobra, dobra, to już. Puszczę, pójdę sobie kiedy indziej, nie? Myślę sobie dzisiaj, nie? Ale tak, no mówię,
PLC dzisiaj na 18 czy coś takiego była chyba seans, ale lało, nie? Była burza tego, no to żebym kurwa poleciał, nie? To sobie pojechałem. No i co? Siadłem, robię streama, kuźwa i słońce na pindala, nie? Co tu zrobić, no co tu zrobić? Sorry, mamy taki klimat, no niestety. Kuźwa, się przestraszyłem, Jezus Maria. Czego tu się bać, kurwa? Mam coś na sumieniu. Jak się boi, to ma coś na sumieniu normalnie. Sięgnę? Gówno! Lecimy dalej. Mam nadzieję, że się to otworzy. Boż, kuźwa. To jeszcze jakie powitanie. Tak się wita ładne kobiety atrakcyjne, kuźwa. Ludzie, co by się kuźwę nauczyli, ty. Kultury jakieś, kuźwa, nie. Weźmy, ty. Przyjdzie laska ładna, atrakcyjna. To ci ją tam, kuźwa, z dla normalnie wezmą, pojadą tam jak nie wiadomo kogo, nie? Najlepiej tam. Jezus, jak się kurwa przestraszyłem. Jebany. Ty dziwko, ty. Wiesz, jak się przestraszyłem? Ludzie, aż się kurde zlękłem, nie? Jeden skok, ten sam, ta sama długość. Nie zdążyłem wcisnąć. Spierdolisz skok, to kurde, albo lądujesz na ścianie, albo 50 metrów poniżej. A nie, kuźwa, macie ten. Ostatnio grałem w Underworld, tak? Odpalam Underworld. No, kuźwa, grać nie mogłem, nie? To zawsze nabijało, nie? Że Lara stoi na przykład na ziemi, nie? To jak z miejsca stoimy, to na... No tak, może z 20-30 cm podskoczy, nie? Ale jak już widzimy, że jest, mamy gdzieś miejsce po drugiej stronie pomieszczenia, gdzie się chwytać, ło, to jest po prostu jak pierdolnie przez całe pomieszczenie, kurde, normalnie przebije rekord świata, kurde, skoków dal, nie? Żeby tylko złapać się tego małego kamyczka, nie? No to jest, kurde, paranoja, nie? Widzieliśmy to wszystko, gdzie ona poskoczyć, jak daleko, gdzie tego, jakie ma możliwości. I to było fajne, naturalne takie, nie? Aha. A teraz, kurde, wiadomo, no musieli zrobić tak, żeby algorytm, żeby Lary ruchy były realne, takie urealnione, takie prawdziwe, nie? No to dali, kuźwa, tego, nie? No to dali, wiecie, no tak, żeby komputer korygował, żeby komputer korygował nasz skok, żeby on był taki naturalny, że Lara ma, wiecie, no sama jakby na własny wzrok, aha, na przykład tam startuje ci, tam skacze, nie? No tak, tylko że to jest czasami omylne, to... Jezus Maria, gdzie to, kiedy oni wrócą do takich, kurde, mechanicznych, prawdziwych, takich, kurde... No znowu zaraz bednę. Do jednolitych skoków, nie? Żeby nie było czegoś takiego, że kurde, nagle gościu tam, główny bohater, kurde, raz skoczy ci, kurde, parę centymetrów na ziemię, a jak to raz pierdolnie skok, to kuźwa, nawet nie wiem, jaki był jakiś mistrz świata w skoku w dal, kurde. Zawsze się zastanawiamy, że jak to jest, że Lara, atrakcyjna kobieta, poszukiwaczka przygód, nie ma partnera, nie? Nie ma faceta. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Bo tak jak sobie teraz przypomnę, to ona tylko uwodziła facetów, nie? Żeby tam znaleźć, co tam chciała znaleźć, nie? Jakieś tam, kurde, nie wiadomo co, nie? Nigdy żadnego... Ja nie kojarzę, żeby faceta jakiegoś miała, nie? W grze o nikim nie wspomina. I nie zostawiła swój dobytek, swoje skarby, to wszystko komu? No nikomu, nie? Bo tam nikogo nie było, nikogo nie miała przecież. Żadnego partnera życiowego, żadnego, kurde, faceta, męża. Już o dzieciach nie wspomnę, bo to tam wątpię, żeby w ogóle miała tam dzieciaki jakieś. No ale no musi jakoś zaspokajać swoje żądze. No napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej teorii, nie? Z kim ona, czy może miała jakiś romans, a ja, kurde, nie... Nie wyhaczyłem, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo to fanem jestem serii, tak? Nie? Czy ona była dziewicą? Kto wie? Że taki towar się marnował, to mnie tak trochę nie chce wierzyć. A jestem, kurde, takim fanem serii. Nie znając tego sekretu, to kurde, to się... Nie godzi się wręcz. Takie zachowanie.
Taka brak niewiedzy. No, gdyby ktoś to oglądał, ktoś by jakieś tam te pytania zadawał w sekcji z pytaniami, to byłoby ciekawiej, mi się wydaje, bo nie gadałbym sam do siebie. O, złapała się, elegancko. No i wiecie, a tak to gadam sam ze sobą, sam wymyślam sobie jakieś tematy, gadam wam, jak mi minął dzień. No gdzie włazisz, ty tępa dzido tam? Idziesz dalej. Nic nie ma, nie wiem, jakąś spektakularną dechę walnąć, czy się zaciukać? Zaciukamy się, nie? Bo nie, no nie, ginąłem trochę, no ale można zginąć jeszcze raz, tak. No tak, prawdziwe ogrodzenie ten. Nie dało wyskoczyć. O, jeszcze jakiego błęda wyhaczyłem. Ono było tak, wzięła, złamała kark, wstała i tak, o kurwa, złamałem kark. O kurwa, złamałem piszczel. O kurwa, a ja. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Kurwa, złamałem piszczel. O kurwa. Dobra, i tak oto kończymy. Planszę, godzina, nie? 4 godziny przebiegłem. 37 zabitych, tak? Musiałem 720, czyli 724 kule podzielić na 37 typa. Też nie, bo tu nie ma, czyli dajmy, no dobra, to 20 kul potrzebowałem, żeby zabić typa, nie? 20 strzałów, czyli to jest 10 strzałów, bo mamy dwa pistolety, nie? Czyli 10 strzałów na jednego typa, nie? No dobra, to w tym momencie kończymy. Dziękuję wam. Dziękuję, no. Nie powiem, że dziękuję wam, że wpadliście, bo nikt tego nie oglądał, ale powiem, że tym, co oglądają Wysokie Światło, to powiem dziękuję widzom Wysokich Świateł za to, że obejrzeli te paręnaście minut z tej półtora godziny nagrania. Trzymajcie się i do następnego. Heja!